Witam Was serdecznie w swoim pierwszym filmie na kanale YouTube. I od razu będzie trochę nietypowo, bo na co dzień jestem realizatorem dźwięku i montażystą, więc następne filmy, jeśli powstaną, będą się skupiać na tematyce techniki studyjnej. Natomiast dzisiaj chciałem Wam pokazać tę oto Dacia Duster. Duster, jaki jest, każdy widzi. Natomiast ten jest trochę specjalny, bo jest to TCE 150 FAP 4WD. Co to oznacza? Mamy tu najmocniejszy obecnie na rynku silnik 150 koni z pojemności 1,33 litra. Dlaczego w ogóle powstał ten film i dlaczego ja Wam o tym samochodzie opowiadam? To będzie taki filmik od serca, bo nie jestem dziennikarzem motoryzacyjnym. Nie dostałem tego samochodu na 2 dni, żeby się nim pobawić, tylko jesteśmy razem już 4 miesiące, więc coś o tym samochodzie wiem. To jest film dla tych, którzy tak jak ja szukali w sieci jakichś informacji, chcieli kupić takie auto, chcieli się dowiedzieć czegoś więcej niż mówią sprzedawcy w salonie. Załóżmy, że ma się do wydania około 70-80 tysięcy i chcecie kupić samochód, który nie jest jakiś tam super wynalazkowy, ale ma Was po prostu dobrze wozić i być pewny. I powiedzmy, bierzecie pod uwagę taką Dacia Duster. Co dostajecie za te swoje 70 tysięcy? No przede wszystkim dostajecie kluczyk do samochodu. Najprostszy możliwy na świecie, który ma tylko 2 przyciski, otwieranie i zamykanie. No i niestety tu już jest pierwszy minus dla Daci, bo kurczę, czy to naprawdę było takie trudne zrobić składany grot do tego kluczyka? No przecież tym sobie można zrobić dziurę w spodniach albo w najgorszym wypadku to złamać i wtedy są problemy. No to zajrzyjmy może do tego silnika. No wygląda to troszeczkę jak laboratorium doktora Frankensteina. Strasznie duża ilość tych różnych rurek, to wszystko na wierzchu. W niemieckich samochodach to jest zawsze ładnie przykryte jakąś obudową. No a tutaj no, mamy taki jakby prototyp, czy co, nie wiem. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda bagnet. Bagnet jest ciekawy, bo jest skręcony. To wygląda, ja w pierwszej chwili się przestraszyłem, myślałem, że ktoś po prostu to wkręcił na siłę i tak pogiął, ale okazało się, że tak ma być. Natomiast na plus zapisujemy Daci te takie fajne siłowniki, bo to jest niespotykane w samochodach tej klasy budżetowej. No, dostajecie kawał samochodu, rzeczywiście, z takimi fajnymi na burtach ochraniaczami. Na wysokich kołach 17-calowych. Na tych kołach mamy opony 215x60R17 M plus S, czyli Mud and Snow. Jest to opona o bieżniku przeznaczonym na śnieg i błoto, ale nie oznacza to bynajmniej, że jest to opona zimowa. Mieszanka tutaj jest typowo letnia, natomiast kształt bieżnika jest taki, żeby dobrze odprowadzać błoto i śnieg. Jak powiedział Pan w serwisie, może Pan spokojnie jeździć do plus 6 stopni. No nie bardzo sobie wyobrażam śnieg przy plus 6 stopniach. Niemniej powiem Wam w sekrecie, że byłem na tych oponach w górach na nartach i całkiem dobrze się sprawiły, nie było z tym problemu. No na pewno nie dla tych sportowców, którzy lubią wozić tyłek po asfalcie i mieć jakieś tam, nie wiem, zawieszenie na 5 cm. Na pewno nie dla tych, którzy kombinują, jak włożyć LPG do środka i przejechać kilometr za 1,5 grosza. Po prostu dla tych, którzy chcą swoje ciężko zarobione pieniądze wydać na przyzwoite, fajne, pewne auto. I tych wszystkich zapraszam do środka. Tu jeszcze może taka ciekawostka, to są klamki tak zwane szczypawki i one naprawdę niestety potrafią ugryźć, zwłaszcza jak się wsiada z jakimiś torbami, z zakupami do środka.
No, nie wiem, dlaczego nie można było zrobić zwykłych klamek, ale tak jest i do tego się trzeba przyzwyczaić. Zapraszam do środka. Całkiem elegancko, troszeczkę plastikowo i czarno, ale ja akurat to lubię. Zresztą to jest samochód do specjalnych zadań terenowych, więc on powinien być taki troszeczkę siermiężny. Fotele są fajne. Tapicerka z tym napisem Duster i tymi przeszyciami sprawia wrażenie takiej no, fajnej, miłej w dotyku. Mam nadzieję, że w lecie to się będzie ładnie zachowywać. Nie będę się gotował w tym fotelu. Nie wiem, dlaczego w filmach o Dusterze zawsze wszyscy pukają w tą deskę. To i ja popukam. No owszem, jest twarda, no ale mi to osobiście nie przeszkadza. Dlaczego ma być miękka? Czy ja będę spał na niej? To jest samochód użytkowy. Jak powiedział pan sprzedawca, może pan to wnętrze w razie czego umyć kercherem. No tego akurat bym nie próbował, ale naprawdę, taki twardy plastik po prostu ściereczką, jakąś szmateczką sobie, gąbeczką przetrzecie i będzie wszystko ok. Co prawda te plastiki są twarde, ale mamy tutaj taką fajną ekoskórkę. No właśnie, to jest troszeczkę problem z tą ekoskórką, bo ja nie wiem jak to będzie się zachowywało za 2-3 lata, czy ona nie zacznie się łuszczyć i odpadać, to najwyżej wam powiem. Ale jest miła w dotyku, fajna. Tutaj mamy sterowanie szybami elektrycznymi, wszystkie cztery. Przy czym niestety tylko szyba kierowcy ma tak zwany łącznik impulsowy, to się chyba nazywa, czyli że jak przycisnę, to nam się otwiera albo zamyka do końca. Pozostałe trzy szyby niestety działają tak, że trzeba trzymać palcem, żeby opuścić albo podnieść. Nie wiem, dlaczego tak zrobiono. Nie jest to żadna oszczędność, no a jednak troszeczkę duża strata na komforcie. Fajne są te nawiewy. Jest ich 5. Można sobie w związku z tym ustawić tam, gdzie nam się podoba i wszędzie to powietrze dotrze. Kierownica ustawiana w dwóch płaszczyznach, czyli można ją wsuwać, dosuwać. Podnosić, opuszczać. Fotel oczywiście podnoszony. Te fotele też są podgrzewane, no ale tego akurat, to akurat bym wam odradzał, bo no dość silna jest ta grzałka i to jest takie troszeczkę włożenie tyłka do ogniska, więc włączamy na 5 sekund i potem już dziękuję, prawdopodobnie nigdy w życiu więcej nie będziecie podgrzewać. Także jak nie musicie, to 600 zł można oszczędzić na podgrzewaniu foteli. Może najciekawszy chyba jest ten zestaw nawigacyjno-radiowo-multimedialny, nazwijmy go tak. Ale o nim akurat najmniej chcę powiedzieć. Jeżeli chcecie, to zrobimy kiedyś osobny filmik na ten temat. Teraz tylko tak w skrócie. Mamy radio, odtwarzanie plików MP3 albo z USB, albo z telefonu po Bluetoothie. Telefon można oczywiście sterować z radiem i obsługiwać przez panel dotykowy. Są jakieś tam informacje o pojeździe w postaci takich wyświetlaczy, pochyłomierzy i tak dalej, a także porady Daci na temat jazdy eko. No, ja dostałem 2 gwiazdki na 5, to nie jestem za bardzo eko. Oraz jest nawigacja fabryczna. Tej fabrycznej nie polecam, no bo ona nie jest online, a poza tym trzeba za odnowienie licencji dość sporo płacić. Teraz na rok chyba tam 300 czy 400 zł to kosztuje, taka przyjemność. Ale to urządzenie obsługuje Android Auto. W związku z czym możemy sobie korzystać z nawigacji w telefonie, podłączyć telefon za pomocą kabelka USB. On potrzebuje chwilę, żeby się zorientować, że ma podłączone urządzenie z Android Auto. No niestety nie jest to demon prędkości. Chwilę trzeba poczekać, ale a już chyba jest. No i mamy na wyświetlaczu naszej Daci mapę Google i tak jak w telefonie możemy sobie wyznaczyć trasę
komunikaty usłyszymy przez system audio samochodu. Tak, są nawet cztery kamery, więc możemy sobie oglądać widok z przodu, z tylnej kamery oraz z dwóch bocznych. Bardzo przydatna rzecz przy parkowaniu. Żółta linia to jest taka ostrzegawcza, czerwona to już koniecznie się powinniśmy zatrzymać, więc podjedźmy do tej czerwonej. Sygnał, jak słychać, jest ciągły. Tak możemy sobie stać, ale jak chcecie otworzyć bagażnik, to już tej klapy bagażnika nie otworzycie. Dlatego jeśli planujecie otworzyć bagażnik, to proponuję nie parkować dalej niż do żółtej granicy. Teraz można spokojnie otworzyć. Najfajniejszym wizualnie elementem nowego Dustera jest taki zestaw pokręteł do regulacji nawiewu i klimatyzacji. Jedna ciekawa rzecz jest taki system do odszraniania przedniej szyby, to się nazywa. To nie chodzi o to, że ta szyba jest elektrycznie ogrzewana, tylko jak się to włączy, to on daje cały nawiew na przednią szybę i naprawdę działa to szybko. A jak widać, już nam się szyba całkowicie oczyściła. Jak jest włączony ten system, to jednocześnie są ogrzewane boczne lusterka oraz tylna szyba. Jeśli chodzi o hamulce, to z przodu mamy, jak widać, tarcze. Natomiast z tyłu niestety są zwykłe bębny. To jest trochę dziwne przy samochodzie o tych gabarytach z aspiracjami trenowymi. No ale tak jest niestety. Może to są te oszczędności. Natomiast jak hamuje Dacia? W normalnych, kontrolowanych warunkach jest ok. Może troszeczkę za bardzo przysiada przodem, ale to jest zrozumiałe, no bo jest dosyć miękkie zawieszenie i jego gabaryty są, jakie są. Natomiast pokażę Wam coś ciekawego. I z tego miejsca ogromna prośba do rowerzystów. Ja też jestem rowerzystą. Jak przyjdzie wiosna, częściej mnie zobaczycie z rowerem niż z samochodem. Ja wiem, że tam była ścieżka rowerowa. Ale, kurczę, jest noc, pada deszcz, jest zimno, gołoleć, a ten facet po prostu sobie jechał, zupełnie się niczym nie przejmując. Ja nie miałem żadnych szans. Jak go zobaczyłem w ostatniej chwili, wcisnąłem na hamulec, zatrzymałem się prawie na nim. Słuchajcie, naprawdę, no, bądźmy dla siebie nawzajem ludźmi. Dajcie mi szansę się zatrzymać przed tą ścieżką rowerową. To zajrzyjmy do bagażnika. Pojemność bagażnika, przypomnę, że tutaj mamy wersję 4x4, czyli pojemność bagażnika jest trochę mniejsza. To jest 376 litrów, tak podaje producent. W wersji z napędem na przód to jest, zdaje się, 445, jakoś tak. Polecam naprawdę kupić sobie taką siatkę, bo bez tej siatki to Wam będzie wszystko latać w tym bagażniku. Ona jest zapinana po prostu na karabinczyki. Karabinczyki się wpina w takie uchwyty tutaj. I teraz taka ciekawostka. W wersji 4x4 koło zapasowe mamy tutaj, wewnątrz bagażnika, we wnęce. Ci, którzy mają napęd tylko na przód, mają to koło podczepione tutaj pod spodem i ono wtedy łapie mnóstwo brudu, jakieś tam błoto, wszystko się do tego przyczepia, a my mamy kółko ładnie schowane wewnątrz.
Mamy też taką korzyść, że podłoga tego bagażnika jest całkiem płaska. Zaraz złożę te siedzenia i Wam pokażę, że tutaj wręcz można się położyć i spać. A u nich jest próg. Uzyskujemy zupełnie płaską przestrzeń. Można tam sobie coś przewozić. Można też, jak ktoś chce, położyć się i całkiem fajnie kimać. Tak, przy okazji jeszcze jedna rzecz. Te zagłówki z tyłu można regulować, właściwie nie regulować, można je tylko podnieść albo opuścić. Mają tylko dwie pozycje. Te z przodu można sobie regulować na dowolną wysokość, bo mają ząbki. I tak jak je ustawimy, tak wskoczą. Ładnie się zamyka, nie? Taki dźwięk, powiedziałbym, subtelny. Myślałem, że uda nam się temat zamknąć w jednym 15-minutowym filmie, ale jest tak obszerny, że na jazdę próbną. Zapraszam Was do drugiej części. A jakbyście chcieli, żeby coś więcej powiedzieć o systemie MediaNav, tym radio i te sprawy, to piszcie proszę w komentarzach, zrobimy jeszcze trzecią część. Coś dziwnego się dzieje w tym samochodzie, kiedy on jedzie na szóstce powyżej 90 na godzinę. Zobaczmy teraz, będziemy wjeżdżać do tunelu. Zobaczmy, czy nam się światła same włączą. To jest po prostu, no, jak nieheblowana deska. No, to teraz chwila prawdy.